Na jarmarku świętego Bartłomieja każdy znajdzie coś dla siebie. Wszystko to, czego normalnie nie znajdujemy w galeriach handlowych, czyli odpoczynek od chińszczyzny, od takiej masowości, od produktów, które nam się szybko nudzą, czyli właśnie rzeczy, które są tworzone przez pasjonatów dla ludzi, którzy szukają rzeczy unikalnych, ciekawych. W tym roku centrum jarmarku usytuowane będzie na ulicy 3 Maja. Ja się nawet z tego cieszę, ponieważ wróciliśmy w sumie do korzeni, bo pierwszy jarmark, czyli 16 lat temu, pierwszy jarmark odbył się właśnie na ulicy 3 Maja, właśnie dokładnie w tym miejscu. I tu było centrum tej imprezy, kiedy tak naprawdę wtedy wystawców było tylu, co można było policzyć na palcach dwóch dłoni. W związku z jarmarkiem świętego Bartłomieja od piątku 23 sierpnia od godziny 16 zamknięte będą ulice 3 Maja od Szarych Szeregów do Placu Wolności, Kościelna od ulicy Wodnej do 3 Maja, Wiosny Ludów do ulicy Śliskiej, Plac Wolności do ulicy Urbanowskiej i Krótkiej. Jarmark świętego Bartłomieja odbywa się od 17 lat.